Witamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy tutaj z ekipą Kanu. Adam Lasak, Product Manager. Krzysztof Nowarski, lider techniczny rozwiązania. Panowie, opowiedzcie coś o technologii Kanu. A generalnie Kukadu jako projekt składa się z dwóch komponentów oprogramowania. Jest wcześniej wspomniany system Kukadu Lens. Oraz stworzyliśmy po ten system własny framework, Kukadu Framework, ponieważ podczas projektowania systemu Kukadu Lens mieliśmy dosyć ciężkie nałożone wymagania techniczne i postanowiliśmy, że dostępne rozwiązania techniczne na rynku nie spełniają naszych wymagań. Dlatego postanowiliśmy stworzyć własny framework do tworzenia modularnych aplikacji biznesowych. Głównie bierze się z takich faktów, że potrzebowaliśmy, żeby było to skrajnie modularne, żebyśmy mogli wykorzystywać różne bazy oraz żebyśmy mogli łatwo dodawać nowe interfejsy, nowe moduły do niego. Nie? Mm-hmm. A z jakich narzędzi korzystacie? Z tego, że ja odpowiem. Generalnie można narzędzia, które wykorzystujemy w projekcie, podzielić na dwie klasy narzędzi. Jedna klasa narzędzi to są narzędzia okołoprojektowe, które są chlebem powszednim dla każdego zespołu programistycznego. I drugą grupą narzędzi to są narzędzia, które wspierają technologię. Może najpierw powiem o tej pierwszej grupie. Pierwsza grupa są to narzędzia, które po pierwsze służą do zarządzania metodologią wytwarzania oprogramowania w firmie. I my korzystamy, akurat implementujemy Scrama. I są to takie narzędzia jak Jira z dodatkiem Greenhooper do wspierania procesu scrumowego, Confluence do dokumentowania na stronach web naszej analizy. Dodatkowo mamy narzędzia do ciągłej integracji takie jak Hudson czy Bamboo. Oraz mamy narzędzia do statycznej analizy kodu Sonar razem z PMD i Checkstripe. I to jest ta pierwsza grupa. Do drugiej grupy należą rozwiązania technologiczne. I tutaj korzystamy, jak już można śledzić z naszej strony, z rozwiązań javowych. Jako szkielet aplikacyjny wykorzystujemy Spring Framework z jego rozwinięciami różnego rodzaju, jak Spring Security czy Spring MVC. Oprócz tego korzystamy z Hibernate'a, korzystamy z... jako system kontroli wersji wykorzystujemy Git i GitHub'a, na którym na zewnątrz puszczamy źródła nasze. Oprócz tego korzystamy z IDE Eclipse'owego, jak też do zarządzania projektem korzystamy z narzędzia Maven. Tutaj może Adam coś jeszcze dopowie. Generalnie podczas wyboru właśnie tych technologii kierowały nami nie tylko aspekty techniczne, ale też jakby aspekty społecznościowe projektu. Jesteśmy projektem open source, więc musieliśmy to zorganizować w taki sposób, aby dobrze współpracować ze społecznością, z programistami, którzy wdrażają podobne systemy, muszą stworzyć swoje moduły lub też inne rzeczy. I tutaj mniej więcej dwa narzędzia są takie, które to determinują. Jest to pierwsze, że wykorzystujemy Mavena, czyli modułki można stworzyć w Mavenie. W bardzo łatwy sposób dociąga to różne zależności oraz jesteśmy też niezależni od IDE. Czyli jeżeli ktoś lubi Eclipse'a, to może wykorzystać Eclipse'a. Ja na przykład wykorzystuję NetBeans'a, wiem, że ktoś już próbował na IntelliJ sobie to uruchomić na przykład. Generalnie każdy IDE, który ma jakiś plugin do obsługi Mavena. A druga sprawa jest Git. Wiadomo, Git ostatnio strasznie dużo popularnie zrobiła, zwłaszcza na GitHubie, jeśli robi się taki portal społecznościowy dla programistów de facto, nie? Z kodem, gdzie można śledzić projekty i je forkować. I to jest zresztą bardzo nam ułatwia pracę z zewnętrznymi programistami, którzy mogą na przykład sforkować nasze repozytorium inkubator, wsadzić tam własny moduł i na przykład wystawić pull requesta i możemy wtedy przejąć ich moduł z pomocą development i włączyć nasze oficjalne dystrybucje na przykład. Nie? Mm-hmm. Właśnie też tego jest to, że tutaj wspomnieliśmy wcześniej, ale na platformie Kukadu zbudowane są inne systemy, nie tylko MES. Tak, więc to, że wystawiamy jakby framework do ściągania najnowszych źródeł frameworku i przebudowania, jest też pożądaną cechą przez inne firmy, które budują na naszej platformie swoje rozwiązania produkcyjne. No i generalnie pozwala nam to jakby współpracować z tymi firmami w bardziej elastyczny sposób. Warto zaznaczyć, że framework nie jest tylko ograniczony do aplikacji przemysłowych, tak jak na przykład jest Kukadu MES. Wiemy, że też że rusza jakiś framework Miller, tak? Wydaje się, z tego co słyszałem. Oraz jeszcze jakieś inne firmy. To znamy, jaka jest charakterystyka projektu? Może to jest bardzo podobny system do naszego projektu MES-owego, tylko że z dużo mniejszym zakresem. Natomiast jest to technologie, są wykorzystywane tam technologie webowe, mocna logika bazodanowa też jest wykorzystywana, także bardzo, bardzo podobny do MES-a, natomiast jest to też można powiedzieć trochę pójście w inną stronę. Generalnie jest to troszkę mniejszy system. Czyli Kukadu Framework staje się takim narzędziem, też można powiedzieć powoli.
Tak, jest to może nie tyle framework takiego ogólnego przeznaczenia, mm-hmm. nie? Ale jest nakierunkowany trochę na aplikacje bazodanowe, takie biznesowe, typowe, ale no ma szerokie spektrum zastosowań. Nie jest tylko do przemysłu, nie jest tylko, nie jest zależany bardzo. Można też tam nakreślić jakby sposób powstawania framework, jak to Anna wcześniej powiedział. Framework nie powstał w ten sposób, że jakby wymyślaliśmy sobie przypadki mm-hmm. biznesowe i dodawaliśmy elementy do naszego frameworku, tylko framework powstał w miarę potrzeb produktów, które były na nim budowane, czyli dodajemy jakieś rozwinięcia do frameworku w momencie, kiedy potrzebujemy ich w konkretnych produktach, czyli rzeczy we frameworku są zawsze przynajmniej raz użyte, tak? Czyli taka ewolucja, można powiedzieć. Tak, ewolucja poprzez potrzeby użytkowników. Tak? Jeżeli w ewolucji nie inteligentny projekt. Tak jest nasza droga, nie? Dokładnie tak. Panowie, co jest takiego jazzy w tym Kukadu framework, że wykorzystują go inne projekty? W sumie tutaj zwróciłbym uwagę na dwa aspekty. Jeden aspekt to jest taki aspekt technologiczny. Jak wcześniej powiedzieliśmy, wykorzystujemy dużo topowych rozwiązań technologicznych, frameworkowych, które bardzo szybko wzbogacają swoje funkcjonalności przez to, że bardzo duża ilość użytkowników, programistów jest wokół nich zgromadzona. Więc to powoduje, że jest atrakcyjne i łatwo się tego nauczyć, ponieważ jest bardzo dużo dostępnych materiałów, tak? Dodatkowo wymagania, które były nam stawiane, miał być to framework, w którym bardzo łatwo dużo rzeczy się rozwija, tak? I jakby ułatwia pracę nie tylko programistom doświadczonym, ale też programistom o niskich umiejętnościach, ale to też o tym zaraz Adam powie. A drugi aspekt taki nietechnologiczny jest to, że może powodować łatwiejszą współpracę pomiędzy chociażby projektantami stron webowych, którzy mogą się z deweloperami bardzo szybko przestawiać elementy na naszych widokach w systemie, jak też zbliża jakby analityków też do programistów, bo analityk w łatwiejszy sposób może na poziomie chociażby u nas XML-i precyzować specyfikację techniczną dla programistów, co ułatwia też komunikację jakby w tym wszystkim. Dodatkowo jeszcze wracając trochę do tej strony technologicznej, mamy kilka rozwiązań autorskich, takich jak chociażby pluginowość, rozwiązanie SAS, czy też wsparcie właśnie tych XML i szybkiego budowania modeli widoków, które mogą być atrakcyjne dla programistów z naszej firmy, jak i nie tylko. No, tak jak wspomnieliśmy, bardzo ważne są na nas takie czyste aspekty technologiczne, czyli wydajność, jak to się z tym łatwo pracuje, łatwo można rozwijać, utrzymywać ten produkt. Ale też technologię wybieraliśmy pod tym kątem, aby zorganizować lepiej naszą współpracę ze społecznością, z niezależnymi deweloperami, z firmami partnerskimi. Otóż no, jednym z takich jakby głównych cech home frameworku, to jest coś, co głównie nas wyróżnia na tle innych frameworków działowych, to jest właśnie ten modułowy. Jesteśmy skrajnie modularnym systemem. Wszystko jest de facto modułem, nawet kawałki frameworku są modułami, które można wymienić. A de facto jest nam to potrzebne najbardziej, ponieważ cenimy sobie taki model współpracy, że my udostępniamy framework, do którego jest dostępne dużo modułów biznesowych i chcemy zachęcić programistów, że jak mają jakieś wdrożenia do zrobienia, jakieś systemy pod klucz, chcą jakiś własny projekt zacząć, to żeby wzięli ten framework, wykorzystali moduły, które są już dostępne, już mają zlecenia produkcyjne, już mają tam kontrahentów, już mają tam zarządzanie magazynem, mogą zagrobić swoje specyficzne modówki. I zachęcamy ich do udostępnienia to na naszej platformie. Mogą to zrobić jako open source, jeżeli chcą zachęcić także innych deweloperów i nas do współpracy. Mogą to zrobić jako komercyjne moduły, jeżeli to chcą tylko na tym zarobić po prostu, że zależy im de facto na pieniądzach z oprogramowania, a nie z wykorzystywania oprogramowania. To są dwie różne sytuacje. I to jakby miało ogromny wpływ na nasze decyzje technologiczne de facto. Nie? Framework jest bardzo łatwo, ktoś może wziąć te narzędzia, stworzyć swój własny moduł, otworzyć swoje repozytory na GitHubie, a nam po prostu powiedzieć, że hej, stworzymy fajny moduł, pomóżcie mi, nie? Pomóżcie i pozyskać deweloperów, stwórzmy razem coś świetnego i wtedy możemy połączyć ten produkt razem siłami z kilku różnych dziedzin na tym samym frameworku. To jest coś, czego nie moglibyśmy zrobić, gdybyśmy robili niezależne utilities integrowane z systemem, który był wielkim kocem, nie? A też strasznie trudno jest rozwijać system, który jest wielkim kocem, bo trzeba się od razu wiele rzeczy na przykład mieć, więc to jest bardzo ważny aspekt dla nas. Czyli tak w sumie podsumowując, nie, można się nie bać powiedzieć takich słów, że system jest, framework jest skalowalny, elastyczny, łatwo podzielić ortogonalnie pracę, łatwo się tym zarządza, ponieważ możemy pomiędzy programistów podzielić poszczególne moduły. Jeden programista może być z Nowego Jorku, drugi z Gdańska, trzeci z Poznania i generalnie łatwo taką pracą zarządzać. Tu jeszcze Adam nie zwrócił uwagi na takie cechy, że my planujemy, żeby ten framework był po pierwsze, i to można wyczytać na naszej stronie,
obsługiwał wiele baz danych, jak też wiele środowisk. Chociażby my pracujemy na środowiskach Apple'owych, więc... Generalnie się słowo osoby, które pracują na Windowsie, więc generalnie framework wspiera bardzo wiele platform, tak? Też jest właśnie ważne, tak, platform systemowy. Tak, no to jest szczególnie ważne w środowiskach biznesowych, które by nie chciały kupić oprogramowania od nas jako usługę, tylko sami zainstalować, żeby mogli to zainstalować na bazy, które znają, które mają administratorów, tak samo systemami na przykład, nie? Mm-hmm. Generalny standard, powinien być to standard w aplikacjach OZD.